Witam Państwa na drugim wykładzie z anatomii prawidłowej człowieka. Dziś przedstawię Państwu zagadnienia, które będą stanowiły kontynuację poprzedniego tematu. A mianowicie dzisiaj skupimy się na połączeniach kości budujących układ szkieletowy, czyli zajmiemy się tak zwaną syndesmologią. Z poprzedniego tematu wiedzą już Państwo, iż szkielet człowieka dzielimy na szkielet osiowy, zaznaczony tutaj na schemacie kolorem czerwonym, w skład którego wchodzą właśnie kości głowy, szyi oraz tułowia, oraz szkielet kończyn, do którego będziemy zaliczali szkielet obręczy oraz kości części wolnej, tak? Kończyny górnej oraz dolnej. Dziś z kolei właśnie dowiemy się, jak te poszczególne części w naszym układzie szkieletowym są ze sobą połączone. Drodzy Państwo, nasz szkielet zbudowany jest z kości oraz chrząstek. Chrząstka stanowi tutaj taką sztywną postać właśnie tkanki łącznej, która buduje te części szkieletu, w których niezbędna jest większa elastyczność, ruch. Przykładem chrząstki są na przykład chrząstki żebrowe, które łączą żebra kostne z mostkiem. Także powierzchnie stawowe kości, właśnie biorące udział w tworzeniu stawów, są pokryte chrząstkami stawowymi i tworzą gładkie powierzchnie, które właśnie minimalizują tarcie dla ruchów ślizgowych właśnie w trakcie wykonywania jakichś ruchów. Drodzy Państwo, połączenia kości nazywamy ogólnie stawami. Są to miejsca, w których dwie lub też więcej kości, czy też inne elementy łączą się ze sobą. O tych innych elementach zaraz będziemy rozmawiać. I tak, drodzy Państwo, na podstawie sposobu połączenia kości, tak, lub też typu tkanki, która je łączy, wyróżniamy połączenia ruchome oraz połączenia stałe. Drodzy Państwo, połączenia ruchome nazywamy inaczej połączeniami wolnymi, tak, czyli to są stawy. Z kolei połączenia stałe nazywamy także tak zwanymi połączeniami ciągłymi. Z takimi określeniami też mogą się Państwo spotkać. I tak, drodzy Państwo, połączenia ciągłe, albo inaczej stałe, w zależności od rodzaju tkanki, tak, która zespala kości, dzielimy na mięsozrosty, chrząstkozrosty i kościozrosty. Mięsozrosty. Mięsozrosty to są takie połączenia włókniste, w których kości są zespolone za pomocą błon czy też więzadeł zbudowanych właśnie z tkanki włóknistej. Drodzy Państwo, mięsozrosty mogą występować w kilku postaciach. Jako tak zwane więzozrosty, na przykład włókniste. Tak? Takim przykładem więzozrostu włóknistego są na przykład błony międzykostne. Więzozrosty sprężyste albo elastyczne, na przykład budujące, na przykład więzadło budujące cały aparat więzadłowy krtani. Szwy. Szwy to są takie ciekawe połączenia włókniste, które występują tylko i wyłącznie w obrębie kości czaszki. Przykładem szwów, przykładem takiego połączenia są na przykład tutaj widoczne szwy
piłowate pod postacią np. szwu strzałkowego czy też wieńcowego. Ostatnim typem połączenia jaki Państwu przedstawię, jest tak zwane wklinowanie, czyli sposób, w jaki korzenie zębu są umocowane do ścian zębodołów. Chrząstkozrosty, tak jak już sobie powiedzieliśmy, łączą dwie kości za pomocą tkanki chrzęstnej, włóknistej czy też szklistej. I tak, drodzy Państwo, do chrząstkozrostów zaliczymy chrząstkozrosty szkliste, włókniste i taki podtyp chrząstkozrostu włóknistego, który nazywamy spojeniem. Tak, drodzy Państwo, przykładem chrząstkozrostu szklistego są chrząstki żebrowe. W przypadku chrząstkozrostów włóknistych są to widoczne tutaj krążki międzykręgowe, o czym dokładną budowę krążka poznają Państwo za chwilę. Do chrząstkozrostów zaliczamy także spojenia. I to jest właśnie podtyp chrząstkozrostu włóknistego. Z tym, że różnica pomiędzy jednym a drugim polega na tym, że tutaj wewnątrz spojenia jest drobna jama, wewnątrz wypełniona mazią. Ostatnim typem połączenia ciągłego jest tak zwany kościozrost. Drodzy Państwo, kościozrosty stanowią bardzo mocny typ połączenia. Tak? Tutaj nie będzie dochodziło już do ruchu, tak, w obrębie tego całego kościozrostu. Ten typ połączenia powstaje w wieku dojrzałym właśnie na skutek kostnienia więzozrostów i niektórych chrząstkozrostów. I takim dobrym przykładem kościozrostu, który mogą Państwo zapamiętać, jest na przykład widoczna tutaj na zdjęciach kość krzyżowa. Przejdziemy teraz do omówienia połączeń wolnych, inaczej stawów. Drodzy Państwo, stawy będą charakteryzowały się znaczną możliwością ruchu. W każdym stawie wyróżniamy trzy zasadnicze elementy. Powierzchnię stawową, jamę stawową i strukturę, która będzie obejmowała zarówno jamę, jak i właśnie te dwie powierzchnie stawowe. I tą strukturę nazywamy torebką stawową. Torebka stawowa jest strukturą, która otacza cały staw, jednocześnie izolując go od otoczenia. Ponadto obecność torebki stawowej przyczynia się do tego, że powierzchnie stawowe lepiej przylegają do siebie. To znaczy, że przylegają ściśle, tak? Te powierzchnie nie wysuwają się albo mają ograniczoną możliwość wysuwania się właśnie na boki. Torebka zbudowana jest z dwóch warstw. Warstwa zewnętrzna nosi nazwę tzw. błony włóknistej. Warstwa wewnętrzna to błona maziowa. Błona maziowa wytwarza maź. To jest ciecz, która zawiera mucynę i drobne kuleczki tłuszczu. Maź będzie wypełniała przestrzeń między powierzchniami stawowymi, powodując ich przyleganie właśnie względem siebie, będzie zmniejszała tarcie powierzchni podczas wykonywania ruchów w stawie. Zazwyczaj są one właśnie wzmocnione w dodatkowy sposób. I te wzmocnienia będą nam stanowiły tak zwane niestałe albo dodatkowe składniki stawu. Takie jak właśnie więzadła, łąkotki, krążki śródstawowe oraz obrąbki. I tak, pierwszym typem wzmocnienia stawu, tak, są tak zwane więzadła stawowe.
drodzy Państwo. Wzmacniają właśnie taryfkę stawową, hamując zbyt rozległe ruchy w stawie. Więzadła stawowe mogą przebiegać zarówno na zewnątrz stawu, ale też stanowią także dodatkowe wzmocnienie już wewnątrz stawu. Kolejny niestały składnik stawu to tak zwany krążek stawowy. Drodzy Państwo, krążki stawowe mają kształt takiej wąskiej płytki, która łączy się właśnie na obwodzie z torebką stawową. Drodzy Państwo, obecność krążka będzie wyrównywała i jeszcze bardziej dopasowywała do siebie powierzchni stawowe. Takim przykładem krążka stawowego, gdzie możemy go spotkać, na przykład w stawie skroniowo-brzuchowym czy mostkowo-obojczykowym. Kolejny niestały składnik stawu to łąkotki. Łąkotki leżą w jamie stawu kolanowego i proszę sobie ten rodzaj, ten dodatkowy składnik właśnie stawu kojarzyć tylko i wyłącznie ze stawem kolanowym. Są o kształcie takim półksiężycowatym, których podstawa jest zwrócona do torebki stawowej. Ich zadaniem jest pogłębianie powierzchni stawowej i służą jako taka przesuwalna powierzchnia stawowa. Dodatkowo obecność łąkotek jeszcze bardziej amortyzuje wstrząsy, które powstają w czasie chodzenia. Kolejny, a zarazem już ostatni niestały składnik stawu to tak zwany obrąbek stawowy. Obrąbek też ma za zadanie powiększać tutaj jamę stawu, powiększa panewkę i dodatkowo zabezpiecza staw. Przejdziemy teraz do kryteriów podziału stawów. Drodzy Państwo, wiedzą już Państwo, że w anatomii przyporządkowujemy różne struktury w zależności od takich cech charakterystycznych, które one posiadają. I tak też stawy możemy przyporządkować do grup względem ukształtowania powierzchni, względem osi ruchu, jaki wykonują tak, w stawie, czy też w stosunku do liczby kości, które biorą udział w budowie stawu. Zacznijmy od podziału stawów ze względu na liczbę właśnie kości, czy też powierzchni stawowych, tak, dokładnie. I tak, drodzy Państwo, wyróżniamy stawy proste. Tutaj w tworzeniu stawu będą brały udział jedynie dwie kości. I wyróżniamy także stawy złożone. I tutaj, drodzy Państwo, jest więcej powierzchni stawowych, tak? Przynajmniej musi być więcej niż dwie, tak? Teraz przejdziemy do podziału stawów ze względu na kształtowanie powierzchni stawowych. W naszym organizmie możemy różnić stawy kuliste, kłykciowe, stawy siodełkowe, zawiasowe, obrotowe oraz płaskie. Drodzy Państwo, w stawie kulistym jedna powierzchnia stawowa jest wypukła i będzie stanowiła tak zwaną główkę. Druga powierzchnia jest do niej bardziej dopasowana i stanowi panewkę. Chciałabym, żeby Państwo także znali przykłady takich stawów, więc będę podawała jakie przykłady. Przykładem stawu kulistego jest na przykład staw ramienny. Staw płciowy. Tutaj jedna powierzchnia stawowa jest wypukła, ma kształt eliptyczny. Druga z kolei jest klęsła w obu kierunkach. I tak, drodzy Państwo, staw płciowy, bo jeszcze nie wspomniałam, nazywany jest także stawem eliptycznym albo elipsoidalnym. Przykładem takiego stawu jest staw szczytowo-potyliczny. Staw siodełkowy. Tutaj, drodzy Państwo, obie powierzchnie stawowe są wklęsło wypukłe
i mają staw właśnie siodła. Przykładem stawu siodełkowego jest staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka. Kolejny rodzaj stawu to staw zawiasowy. Tutaj jedna powierzchnia jest wypukła i ma kształt takiego bloczka. Panewka stanowi odwrotność tego stawu, jest dla niego negatywem. Stawem zawiasowym są na przykład stawy, na przykład stawy międzypaliczkowe. Staw obrotowy. Tutaj powierzchnia stawowa jedna jest wypukła i stanowi taki odcinek walcowaty. Druga powierzchnia stawowa jest wklęsła i nosi nazwę cięcia. Kolejnym stawem jest tak zwany staw płaski. I tutaj powierzchnie stawowe, tak jak nazwa wskazuje, są płaskie, tak? Są zbliżone do siebie wymiarami. Proszę ten rodzaj stawu kojarzyć z kośćmi, między którymi nie dochodzi do zbyt wielu przesunięć, do jakichś dużych ruchów. Takim przykładem stawu płaskiego są na przykład kości nadgarstka, tak? Tam zachodzi między kośćmi nadgarstka do minimalnych ruchów. Dobrze, przejdziemy teraz do podziału stawu ze względu na liczbę osi. I tak możemy wyróżnić tutaj stawy jedno, dwu oraz wieloosiowe. Staw wieloosiowy należy kojarzyć z tym, w którym dochodzi do najbardziej tak rozległych ruchów. Takim przykładem jest oczywiście staw kulisty. Jest to przykład stawu wieloosiowego. W stawach dwuosiowych dochodzi do ruchu tylko w obrębie dwóch osi. Tak? I takim przykładem stawu dwuosiowego jest staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka. W stawie jednoosiowym dochodzi do ruchu tylko w obrębie jednej osi i przykładem stawów jednoosiowych są stawy zawiasowe oraz stawy obrotowe. Teraz przejdziemy do omówienia połączeń w obrębie poszczególnych odcinkach naszego układu szkieletowego. Zacznijmy od połączeń kręgosłupa. Drodzy Państwo, tutaj możemy wyróżnić połączenia ścisłe oraz połączenia ruchome. Pamiętają Państwo, że kręgosłup w niektórych odcinkach jest ruchomy, w niektórych nie. I tak, połączenie ścisłe możemy tutaj wyróżnić zarówno kościozrosty i więzo i chrząskozrosty. Połączeniami z kolei ruchomymi będą połączenia stawowe między stawami, między poszczególnymi kręgami. I tak zaczynamy od więzadeł kręgosłupa, tak, czyli od więzozrostów. Drodzy Państwo, tutaj mamy więzadła długie oraz krótkie. I chciałabym, żeby Państwo mogli na kolokwium czy też egzaminie wymienić przykłady takich więzadeł długich oraz krótkich. Przykładem więzadła krótkiego na przykład są więzadła żółte, międzypoprzeczne, międzykolcowe. Z kolei więzadła długie to więzadła podłużne przednie oraz tylne, nadkolcowe i karkowe. Chrząskozrosty kręgosłupa. Drodzy Państwo, tutaj należy pamiętać o krążku międzykręgowym. Krążek jest tą strukturą, która łączy ze sobą trzony sąsiadujących kręgów, to już Państwo wiedzą. Proszę też pamiętać, że krążki międzykręgowe nie są zawarte na całej długości kręgosłupa. Pierwsze, proszę pamiętać, że znajduje się między drugim a trzecim kręgiem szyjnym, a ostatni leży między kręgiem lędźwiowym a podstawą kości krzyżowej. Przykładem kościozrostu
to już o tym mówiliśmy, jest kość guziczna oraz kość krzyżowa. Przejdziemy teraz do połączeń ruchomych, czyli do stawów międzykręgowych. W tych stawach będą łączyły się powierzchnie stawowe dolne z górnymi. Są to stawy płaskie. Tutaj dochodzi do drobnych ruchów, ale w wyniku zsumowania się ruchów we wszystkich stawach międzykręgowych dochodzi już do znacznej ruchomości całego kręgosłupa. Takim szczególnym rodzajem połączeń kręgosłupa jest połączenie kręgosłupa z czaszką. Tutaj proszę pamiętać o obecności dwóch stawów. O tych stawach będziemy rozmawiać na naszym spotkaniu w zakładzie, o stawie górnym głowy, albo inaczej stawie szczytowo-potylicznym i stawie dolnym głowy, głowę szczytowo-obrotowym. Teraz przejdziemy do omówienia połączeń w obrębie klatki piersiowej. Drodzy Państwo, mostek proszę kojarzyć w wieku już dorosłym jako przykład kościozrostu. Więc mostek jest przykładem kościozrostu. Żebra, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o żebra, proszę pamiętać, że przednia część żebra to tak zwana chrząstka żebrowa, która łączy się z mostkiem. A jeżeli chodzi już o nazwę połączeń w obrębie klatki piersiowej, proszę pamiętać o obecności stawu mostkowo-żebro, w którym to właśnie chrząstki żebrowe łączą się z mostkiem, tak? Przez wcięcia żebrowe. Drodzy Państwo, proszę pamiętać też o stawach żebrowo-kręgowych, tak? W których to głowa i guzek żebra będą łączyły się z dołkami żebrowymi trzonów i wyrostków poprzecznych kręgów odcinka TH. Przechodzimy do połączeń w obrębie kończyn górnej. Najpierw zaczniemy od stawów obręczy. Drodzy Państwo, tutaj proszę zwrócić uwagę na połączenia w postaci stawu mostkowo-obojczykowego, które będzie nam tworzyło wcięcie obojczykowe mostka, to jest rękojeść mostka, z końcem mostkowym obojczyka, tak? Ta kość tutaj położona horyzontalnie, nie wygięta, to jest obojczyk. To jest rękojeść mostka i to połączenie nazywamy stawem mostkowo-obojczykowym. Drodzy Państwo, to także jest obojczyk. Tutaj będzie kolejne połączenie w postaci stawu barkowo-obojczykowego. Tutaj mamy widoczny wyrostek barkowy łopatki, tak? Ten będzie się łączył z końcem barkowym obojczyka. Drodzy Państwo, w obu tych stawach występują dodatkowe składniki stawu w postaci krążka stawowego. Przechodzimy do części wolnej kończyny, czyli do stawu ramiennego. Drodzy Państwo, co buduje ten staw? Wydrążenie stawowe łopatki, obrąbek stawowy oraz głowa kości ramiennej. Drodzy Państwo, jest to staw, w którym dochodzi do
ruchów. Obwodzenie oraz przewodzenie. Obwodzenia dochodzi tutaj do ruchów obrotowych, tak? Na zewnątrz i do wewnątrz. Oprócz tego staw ramienny może się zarówno zginać, jak i prostować. Staw łokciowy to przykład stawu złożonego, ponieważ będzie składał się w zasadzie z trzech stawów. Stawu ramiennego, łokciowego, ramienno-promieniowego i stawu promieniowo-łokciowego niższego. Pod względem czynnościowym jest to staw zawiasowo-obrotowy. Przyjrzymy się teraz powierzchniom, tak, stawowym stawu łokciowego. To jest koniec dalszy kości ramiennej, a to z kolei są końce bliższe kości łokciowej oraz kości promieniowej. Proszę pamiętać, myślę, że już Państwo pamiętają w ostatnim wykładzie, że kość łokciowa ma takie charakterystyczne wcięcie, jest podobna do klucza, tak? Ta nasada bliższa będzie bardziej taka rozbudowana. Proszę pamiętać, że kość promieniowa ma, jest drobniejsza, tak? W swojej nasadzie bliższej. I tak, obie te kości łączą się między sobą swoimi powierzchniami stawowymi. Tutaj mamy, przypominam, kość ramienną. I tak. Główka oraz bloczek. I tak, drodzy Państwo, trzy rodzaje stawu. Bloczek i wcięcie łokciowe, tak? Kości łokciowej tworzą nam jeden staw. To jest bloczek, to jest wcięcie łokciowe. Tu mamy jeden staw. Drugim stawem, drodzy Państwo, głowa, proszę, główka kości ramiennej będzie łączyła się z dołkiem głowy kości promieniowej, tak? Czyli ta powierzchnia będzie pasowała do tej główki. Główka, dołek głowy. Główka kości ramiennej, dołek głowy kości promieniowej. To będzie łączyło się z tym. Trzeci staw, drodzy Państwo, to obwód stawowy kości promieniowej będzie łączył się z wcięciem promieniowym na kości łokciowej. I te trzy stawy chciałabym, żeby Państwo mogli mi przedstawić na naszych zdjęciach, czy też na kolokwium, jeżeli będę o to pytać. Tak, te trzy stawy nam budują staw łokciowy. Dobrze, kości przedramienia oprócz tego są połączone między sobą błoną, między kostną przedramienia. Oprócz tego będziemy mieć tutaj dwa jeszcze połączenia stawowe. Staw, oprócz stawu, tak, promieniowo-łokciowego bliższego, będzie staw promieniowo-łokciowy dalszy. Pod względem czynnościowym jest to staw obrotowy i w czasie nawracania i odwracania ręki proszę pamiętać o tym, że kość łokciowa się nie rusza, a tą, która się porusza, jest właśnie kość promieniowa. I przechodzimy już do stawów ręki. Drodzy Państwo, na początek zajmiemy się stawem promieniowo-nadgarstkowym. Głowa tego stawu będzie stanowił szereg bliższy kości
nadgarstka. Z kolei panewką, tak? Czyli tym negatywem będzie powierzchnia stawowa nadgarstkowa kości promieniowej, tak? I jeszcze obecny tutaj w tym stawie dodatkowo krążek stawowy. I tak, myślę, że Państwo doskonale są w stanie wskazać, jakie ruchy są możliwe w obrębie tego stawu. Możemy w tym stawie dokonywać zgięcia grzbietowego, zgięcia dłoniowego, możemy przywodzić i odwodzić nadgarstek oraz dokonywać ruchów obwodzenia. Dobrze. Stawy ręki, ciąg dalszy. Drodzy Państwo, tutaj chciałabym, żeby Państwo pamiętali o kilku stawach. Tak, o stawie nadgarstkowo-śródręcznym kciuka, który jest właśnie przykładem stawu siodełkowego. O stawie nadgarstkowo-śródręcznym, który już będzie łączył szereg dalszych kości nadgarstka, tak, z podstawami kości śródręcza i staw śródnadgarstkowy. No i jeszcze, drodzy Państwo, stawy śródręczno-paliczkowe i międzypaliczkowe. Drodzy Państwo, stawy międzypaliczkowe bliższe i dalsze będą łączyły ze sobą paliczki poszczególnych palców. Z kolei stawy śródręczno-paliczkowe, tak, będą utworzone przez głowy kości śródręcza, że tu są kości śródręcza, 5 kości, przypominam, głowa, trzon i podstawa kości. I tak w tym stawie, tak, głowy kości śródręcza łączą się, tak, z podstawą paliczka bliższego. Przechodzimy już powoli do końca, czyli do kończyny dolnej, do kości obręczy, konkretnie, która powstaje ze zrośnięcia trzech kości. Tak, i tą kością jest kość miedniczna. Trzony trzech kości zrastają się ze sobą w miejscu, które nazywamy wydrążeniem panewkowym. Ta, która służy do połączenia z głową kości udowej. Dobrze, drodzy Państwo, jeżeli chodzi jeszcze o połączenie obręcze, to możemy tutaj wyróżnić połączenia wolne oraz połączenia ścisłe. Czyli więzadła, tak, na przykład pod postacią więzadła pachwinowego, możemy to wyróżnić chrząskozrost, tak, w postaci spojenia łonowego, kość krzyżową, która jest kościozrostem i staw, połączenie stawowe, czyli staw krzyżowo-biodrowy. Przyjrzymy się teraz stawu biodrowego. Drodzy Państwo, jest to staw, w którym mamy głowę i panewkę. Głową jest tutaj głowa kości udowej, panewka jest panewka kości miednicznej, która jest dodatkowo pogłębiona obrąbkiem panewkowym, tak, który jest tym niestałym składnikiem stawu, albo inaczej dodatkowym składnikiem stawu. I częściowo jest to staw kulisty, tak, i dochodzi tutaj do ruchów zgięcia i prostowania, obwodzenia, odwodzenia, przewodzenia. Dodatkowo jeszcze w tym stawie możliwe jest odwracanie i nawracanie kończyny.
kolejny staw, największy w naszym organizmie, jest to staw kolanowy. To jest koniec dalszy kości udowej i dwa kłykcie. Tak? W tym przypadku kłykcie kości udowej będą stanowiły głowę tego stawu. Panewką są kłykcie kości piszczelowej. Dodatkowo tutaj w obrębie ścięgna mamy jeszcze największą trzeszczkę naszego organizmu, czyli rzepkę. Czynnościowo jest to staw tak zwany obrotowy albo zawiesowy zmodyfikowany. Tak, możemy w tym stawie dokonywać ruchu zgięcia i prostowania i możemy także dokonywać lekkich ruchów obrotowych. I drodzy Państwo, proszę tutaj spojrzeć. Ten staw także ma dodatkowy element w postaci tak zwanych łąkotek. Łąkotki przyśrodkowej oraz łąkotki bocznej. Oprócz połączeń stawowych w obrębie kończyny dolnej, wolnej, mamy jeszcze połączenie w postaci błony międzykostnej podłucia między kością piszczelową a kością strzałkową. Dodatkowo mamy staw tutaj piszczelowo-strzałkowy i więzozrost piszczelowo-strzałkowy. Drodzy Państwo, tutaj będziemy mieć staw skokowo-goleniowy. Głową tego stawu będzie bloczek kości z kolei panewką. Tutaj będzie powierzchnia stawowa dolna kości piszczelowej. Tak? I powierzchnie stawowe kostki przyśrodkowej oraz kostki bocznej. W tym stawie możliwe są ruchy zgięcia oraz prostowania i czynnościowo jest to oczywiście staw zawiasowy. Kolejny trudny staw to staw skokowo-piętowo-łódkowy. Czynnościowo jest tutaj stawem kulistym. Proszę pamiętać tak o tym, jakie ruchy możemy wykonać w tym stawie. Odwracanie, przewodzenie, nawracanie i odwodzenie. Dobrze, i na koniec przechodzimy do połączeń w obrębie kości czaszki. I tak, już Państwo doskonale wiedzą, że możemy tutaj różnić więzozrosty, chrząstkozrosty i kościozrosty, tak? Drodzy Państwo, przykładem więzozrostów są oczywiście szwy, ale także i ciemiączka. Ciemiączka, które stanowią właśnie niestkostniałe spojenia łączące kości czaszki, właśnie noworodków i niemowląt. Wśród więzozrostów, tak? Proszę pamiętać także o tym osadzeniu zęba w zębodole. Chrząstkozrosty będą z kolei występować między kośćmi podstawy czaszki. Kościozrosty, tak? To będą skostniałe oczywiście szwy. Oprócz tego w obrębie czaszki mamy jedno połączenie wolne, tak? Chodzi tutaj o staw skroniowo-żuchwowy. Proszę pamiętać też o obecności dodatkowego tutaj składnika stawu, tak, czyli o obecności krążka. Na koniec, tak, widzą Państwo tutaj czaszkę noworodka. Proszę też właśnie pamiętać o tym, jakie mamy ciemiączka, gdzie mamy ciemiączka, tak, mamy, drodzy Państwo, ciemiączko jedno przednie, mamy ciemiączko tylne, tak, kształtu jakiego trójkątnego. Oprócz tego mamy ciemiączka boczne, przednioboczne oraz tylnoboczne. Tak, te dwa będą parzystymi ciemiączkami. Nie wiem, jaką pogodę będą mieli Państwo jutro. Mam nadzieję, że to będzie pogoda idealna na spacer. I tak, drodzy Państwo, kończymy dzisiejszy wykład. Dziękuję bardzo Państwu i zapraszam na ćwiczenia. Do widzenia.